Kolejna grupa ludzi narcystycznych. Grupa trzecia to ci, którzy naprawdę tego nie jarzą. I złoszczą się, bo widzą, że ludzie mają ich dość, ale oni kompletnie nie rozumieją, dlaczego ktoś miałby widzieć jakikolwiek problem z ich zachowaniem. Nie rozumieją, dlaczego ludzie się sprzeciwiają i nie pozwalają im, by było po ich myśli. Nie są w stanie pojąć, że brak im jakiejkolwiek empatii, że są rozregulowani i przerażający dla otoczenia. Do tej grupy zwykle będzie należeć narcyz złośliwy, nieomylny oraz wrażliwy. O wiele rzadziej narcyz wielki. Są to ludzie, którzy nie mają jakiejkolwiek autorefleksji i samoświadomości, a wobec innych są pogardliwi i lekceważący. Gdy powiesz im o ich złych zachowaniach, powiedzą, że chyba jesteś głupi lub za dużo od ludzi wymagasz. Będą zakłamywać rzeczywistość i mówić, że zbytnio się wszystkim przejmujesz. A jednocześnie tego typu narcyści zdają się być strasznie delikatni, ciągle na defensywie i wręcz paranoiczni. Ta grupa bardzo przypomina socjopatię, a wszystko, o co normalni ludzie proszą w normalnych relacjach, nie tylko nie zostanie spełnione, lecz zostanie bardzo ostro i nerwowo zanegowane. Ta grupa nie dość, że nie rozumie, to jeszcze się strasznie złości. Złoszczą się, bo ludzie wymagają od nich standardu zachowań, który dla nich w ogóle nie ma sensu. Na przykład uważają, że mówienie o emocjach jest dla innych słabe uszy, a oni są ponad głupimi zasadami normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ludzie z tej grupy będą bardzo antagonistyczni, w szczególności jeśli o coś ich poprosimy. Takiej osobie nie chce się nic robić, trochę jak rozpieszczonemu nastolatkowi. To właśnie od ludzi z tej grupy można doświadczyć o wiele bardziej dotkliwego narcystycznego znęcania, ponieważ tutaj naprawdę nie ma żadnych szans na poprawę. I czasami wręcz ryzykujemy o wiele poważniejszą agresję i przemoc, jeśli powiemy im, że są narcyzami. Tacy ludzie nigdy nie pójdą na terapię, chyba że coś ich do tego zmusza, jak na przykład sąd. Lecz ponieważ nie mają refleksji i chęci zmian, terapia i tak nic nie da. Są to niezdrowe i psychologicznie niebezpieczne relacje. Rozumiem, że niektórzy mogą nie być w stanie odejść z takiego związku. Z wielu różnych powodów. W takim razie skup się na taktyce radykalnej akceptacji oraz realistycznych oczekiwań. Jest niezbędne, byś był w terapii, miał wsparcie od innych i miał plan bezpieczeństwa. Narcyści z grupy czwartej są podobni do grupy trzeciej. Różnica polega jednak na tym, że grupa czwarta się nie złości, nie ma tam żadnych emocji. Oni również naprawdę nie rozumieją, dlaczego ludziom nie podoba się ich zachowanie, lecz choć czasami mogą się trochę poirytować, to przeważa postawa: no a cóż ja takiego zrobiłem? O co wam wszystkim chodzi? U ludzi z grupy czwartej można spodziewać się, że obok narcyzmu występuje u nich również zaburzenie przetwarzania czuciowego. Lecz jeśli mamy do czynienia z narcyzem, to co do zasady występować musi również brak refleksyjności, brak empatii, megalomania i postawa roszczeniowa. Po prostu musi być tak, jak oni to widzą. Więc kompletnie cię nie rozumieją. I chociaż nie czujemy się przy nich tak przerażeni ich zachowaniem jak przy narcyzach z grupy trzeciej, którzy są cały czas wnerwieni, to i w grupie czwartej stosowana jest bez końca emocjonalna przemoc, wynikająca z ich braku refleksji i zaniedbywania drugiej osoby w relacji. Nie dość, że mają innych w dupie, to jeszcze brak im narzędzi, by ich zrozumieć. W tej grupie najczęściej widzimy narcyza zaniedbującego, wrażliwego, czasami nieomylnego, a bardzo rzadko złośliwego, który, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, częściej znajduje się w grupie trzeciej, bo częściej wpada w szał. Ludzie z grupy czwartej są wyzuci z emocjonalnego postrzegania świata i nic nie rozumieją, a ich emocjonalna pustka może wywołać zamieszanie wśród ludzi, z którymi mają do czynienia, co z kolei powoduje usprawiedliwianie i racjonalizację. Ludzie mogą być wobec nich spolegliwi i skorzy do wybaczania, bo widzą, że dana osoba nie rozumie, że wyrządziła jakąś krzywdę. Tymczasem ich ofiary wciąż muszą zmagać się z ich ciągłym antagonistycznym nastawieniem, ich manipulacjami, brakiem czułości, megalomanią i szukaniem walidacji. Gdyby tylko brakowało im zrozumienia emocji lub ich wpływu na innych ludzi, lub samej empatii w zrozumieniu doświadczeń innych ludzi. I gdybyśmy nie widzieli jednocześnie tych wszystkich antagonistycznych tendencji, wtedy można by wziąć pod uwagę, że cierpią oni jedynie na zaburzenie przetwarzania czuciowego lub nawet zaawansowany autyzm, lecz obecność tych antagonistycznych tendencji neguje taką możliwość. Relacja z kimś takim to jak życie na emocjonalnej pustyni. Nie stosują nawet odzwierciedlania twoich emocji, zero świadomości twoich uczuć. Mógłbyś płakać, a oni po prostu sobie pójdą. Mógłbyś błagać na kolanach, by cię wysłuchali, a oni po prostu wzruszą ramionami. A jeśli dasz im swoją szczerą opinię o tym, jak zimni są lub jak brakuje im empatii, powiedzą: co? O co ci chodzi? Mam mnóstwo empatii. O co ty się tak gorączkujesz? Nazwanie tego, czego tu doświadczasz, zamieszaniem byłoby zbyt łagodnym określeniem. Tak jak dla grupy trzeciej, tutaj również nie ma co liczyć na terapię i jakiejkolwiek jej efekty, więc terapia dla par, jeśli jesteś z kimś takim, jest kompletną stratą czasu. Pewnie zastanawiasz się, po co tacy ludzie, którzy nie mają jakiejkolwiek świadomości swojego emocjonalnego wpływu na innych ludzi, po co oni w ogóle tworzą nowe związki, skoro
skoro istnieje w nich taka przepaść. Lecz pamiętajmy, że oni wciąż potrzebują walidacji i narcystycznego pokarmu. I właśnie dlatego potrzebują relacji z innymi ludźmi. Jak i dlatego, że potrzebują się innymi ludźmi wysługiwać, co traktują jako coś oczywistego. Oczywistym jednakże jest to, że nie ma szans na zdrowy związek z takim człowiekiem. Względny brak szału w przypadku tej grupy może sprawić, że ci, którym ciężko byłoby się odciąć od takich relacji, będą się starali dopasować do emocjonalnej pustyni, na której przyszło im żyć. Lecz oni również będą potrzebować terapii, wsparcia siatki przyjaciół, własnych zainteresowań i pracy, by to wszystko przetrwać. Przede wszystkim musisz po prostu przyjąć do wiadomości, że mieszkasz z jakimś dziwnym lokatorem, który przebywa w twoim domu i życiu. Radykalna akceptacja staje się ku temu niezbędna. Również niezbędnym jest, byś nie brał tego osobiście, bo masz do czynienia z brakiem autorefleksji, który wynika z braków społecznych i nie jest to związane z tobą. Tak więc niektórzy narcystyczni ludzie wiedzą, jacy są i mogą nawet się wprost przyznać. Inni nie mają żadnej świadomości i nie sprawisz, by ją kiedykolwiek mieli. Podłoże narcyzmu u danej osoby ma ogromny wpływ na to, do której grupy będzie należeć. Ludzie, którzy dorastali, będąc rozpieszczanymi, którzy wszystko mieli i byli uprzywilejowani, tacy ludzie często są w grupie pierwszej, tej, która wie, że jest narcystyczna, lecz ma to gdzieś. Natomiast ludzie, którzy w dzieciństwie doświadczyli więcej traumy przywiązania oraz wczesnorozwojowego osierocenia, to właśnie oni mogą najzwyczajniej w świecie nie rozumieć, dlaczego ludzie mają wobec nich jakikolwiek problem i będą należeć do grupy trzeciej i czwartej. Koniec końców, narcyzm to dość zniuansowany schemat zachowań. Jest to rodzaj osobowości, który praktycznie nie ma szans działać w związku, lecz jego różnorakie przejawy oznaczają, że możesz mieć różnego rodzaju specyficzne utrudnienia, radząc sobie w takim związku.